Dzień dobry. Dzisiaj w związku ze zbliżającą się setną rocznicą rewolucji rosyjskiej mam przyjemność rozmawiać z profesorem Włodzimierzem Borodziejem i doktorem Arturem Markowskim, obydwaj z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to było w tym 1917 roku? Jak ten carat upadał? Co było przed? O konsekwencjach za chwilę. Bardzo proszę. No, zacząć pewnie trzeba od tego, że carat, który miał za zadanie ogarnąć nie państwo, tylko kontynent, tak? Bo Rosja to zawsze jest kontynent, nie państwo. Był ustrojem archaicznym, nietypowym, jeśli chodzi o porównanie z Europą. Coś tak między trzecim a pierwszym światem w pół drogi. Był w związku z tym takim ustrojem, który no, nie zawsze i niekoniecznie był innowacyjny i słabo się dostosowywał do warunków zewnętrznych. No i tenże carat pozwolił sobie na udział w wojnie światowej, gdzie można powiedzieć, że po kolei wszystko się nie udawało. Najpierw zwycięstwa w 14 roku, potem wielka klęska w 15 roku. Tak zwany wielki odwrót wojsk rosyjskich, które musiały oddać wszystkie ziemie, które potem weszły w skład przyszłej Polski. I ta ofensywa niemiecko-austriacka się zatrzymała gdzieś tam przed Rygą. No potem jeszcze była jakaś próba, żeby odwrócić losy wojny na froncie wschodnim, też się skończyła w gruncie rzeczy niczym. No i armia carska, która cały czas ponosiła gigantyczne straty. My ich nie jesteśmy w stanie tak dokładnie policzyć, ale one się liczą w milionach, jeśli chodzi o zabitych, rannych, zaginionych i jeńców. I ci żołnierze, którzy mają takie narastające poczucie kompletnego bezsensu, że oni walczą za, co prawda, za ojczyznę, ale to no niekoniecznie wszystkim dużo mówi, którzy ponoszą gigantyczne straty, którzy nie są pewni ani swoich dowódców, ani tego, że jedzenie przyjedzie na czas, ani że będą mieli dosyć amunicji w przyszłej bitwie. I przede wszystkim to są w ogromnej większości chłopi, którzy jedno uważają, że powinno być ceną za te straszne straty, które ponoszą, czyli ziemia. I w sytuacji, kiedy car się okazuje kompletnie nieudolny, kiedy jeszcze można powiedzieć sztylet w plecy mu wbija jego własna małżonka z tym nieszczęsnym Rasputinem, który tam przez lata się szarogęsi na dworze carskim, to wszystko zaczyna się rozpadać. No i mamy taki epizod tuż przed pierwszą rewolucją rosyjską, kiedy car, który nic nie rozumie z tego wszystkiego, co się dzieje, próbuje się przemieścić swoim specjalnym pociągiem po terytorium rosyjskim, się okazuje, że ten pociąg już nie jedzie. Że on już tego państwa nie ma i to państwo go nie potrzebuje. I to jest, można powiedzieć, prolog do pierwszej z rewolucji rosyjskiej. Ja jestem przekonany, że pan profesor ma rację, jeśli chodzi o stan świadomości Mikołaja II. Rzeczywiście rewolucja właściwie zaskakuje władcę, chociaż z drugiej strony na tyle łatwo oddał tron w marcu 1917 roku. Wydawał się być przekonany co do tego, że władzy nie da się utrzymać, że on nie jest w stanie utrzymać tej władzy. Ale co do genezy sięgnąłbym jeszcze głębiej. Myślałbym o tym, co pan profesor powiedział i tych wielkich masach chłopskich, które w gruncie rzeczy czują się bez przerwy niedowartościowane, ale przecież pamiętajmy, że reforma włościańska, tak to określmy, zaczyna się jeszcze w czasach rządów Aleksandra II w latach 60. XIX wieku. Tak nieudolnie prowadzona i na tyle organizowana pod kątem przecież arystokracji, aby jak najmniej straciła, spowodowała ogromne napięcia społeczne. Ja jestem przekonany, że po pierwsze trzeba by mówić raczej o rewolucjach rosyjskich niż rewolucji. Można gdybać, ale sądzę, że bez rewolucji lutowej nie doszłoby do rewolucji październikowej, a ta pierwsza była właściwie rzeczywistym momentem, kiedy upada, obalającym władzę carską, prawda? Poza tym nie możemy też zapomnieć o czymś, co wydaje mi się też istotne, mianowicie o rewolucji 1905 roku, nieudanej zresztą, ale pokazującej, że te masy społeczne były w stanie po raz pierwszy na taką skalę przedstawić masowy opór społeczny wobec tego, co się w państwie dzieje. A więc widziałbym ogromne frustracje i napięcia społeczne, także z dążeniami narodów, które są wewnątrz imperium, dążeniami do zmiany sytuacji, do otrzymania rozmaitych praw.
i Polacy, ale także Żydzi, którzy przecież bardzo często są wiązani z ruchem rewolucyjnym, popierają mocno te tendencje, bowiem bez przerwy są na pozycji straconej, są z perspektywy prawnej, społecznej grupą pośledzoną. Generalnie więc dzięki tym napięciom społecznym próbie w 1905 roku, dobrze zapamiętanej, to jest przecież bardzo dobra szkoła dla wielu późniejszych rewolucjonistów, dochodzi do 1917. No dobrze, ale jeszcze możemy na chwilę do tego 905 wrócić, bo powiedział pan nieudana rewolucja, ale jednak bardzo dużo się zmieniło, tak? Ta Rosja, która wchodzi do I wojny światowej i w której potem car abdykuje w zasadzie, no ona jest zupełnie inną Rosją niż Rosja przed wojną rosyjsko-japońską i przed tym 905 rokiem. Czy można coś powiedzieć o tym, no, tym państwie, które istniało kilkanaście lat między 905 a 14 łamanym przez 17? Tam się dużo zmieniło. No tak, ale no jednocześnie te podstawowe wymogi, czyli że państwo miało konstytucję, to znaczy, żeby władca był związany prawem, żeby istniał no jakiś, no może nie w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, parlament, żeby w wyborach do tego parlamentu partycypowały jakieś szersze warstwy ludności. No to się przecież wszystko nie sprawdza. Oczywiście jest to rozwój gospodarczy, no i tworzy się taka prawdziwa opozycja antycarska. Takie życie polityczne, no, trochę, stronnictwa, tak? No, są stronnictwa w dumie tak zwanej, tak, która nie wiem, w każdej edycji ma coraz mniej do powiedzenia. Jest coś w rodzaju takiej, po pierwsze, liberalnej opozycji przeciwko samodzierżawiu, no ale tu znowu historycy nie są zgodni, czy ona reprezentuje kilka procent, czy może tak bliżej 10%, ale ona reprezentuje jakąś bardzo skromną część Rosji. Te warstwy z reguły lepiej wykształcone i więcej posiadające. No i jednocześnie mamy bardzo silny to, co się kiedyś nazywało ruchem robotniczym, który się składa z kilku partii dosyć głęboko ze sobą poróżnionych. I to ja bym powiedział, że to one w gruncie rzeczy, ten okres między fiaskiem rewolucji 905 roku, a rewolucją ludową, o której teraz mówimy, one ten okres wykorzystują najlepiej. I oczywiście na ich korzyść działa zarówno to, co się dzieje na froncie, jak i to, że ta wielkoprzemysłowa klasa robotnicza strasznie dostaje w skórę w czasie wojny. Nie dlatego, że w Rosji brak żywności, bo to by się dało zapewnić tę żywność, tylko że dystrybucja żywności się rozsypuje. I ci robotnicy Petersburga, Moskwy, oni są głodni. W Rydze ten problem wygląda trochę inaczej, który jest jednym z największych ośrodków przemysłowych. No bo tam po prostu zostają fabryki zdemontowane i robotnicy są bezrobotni. I w tym sensie rzeczywiście no, państwo rosyjskie przed, powiedzmy, w 1904 roku i w 1917 jest inne, ale wszystkie te czynniki działają na niekorzyść istniejącego systemu. I bym powiedział jeszcze jedno, że mamy dosyć podobną sytuację chwilę później w Rumunii. Rumunia, która przegrała pierwszą część wojny światowej, broni się już tylko na skrawku swojego terytorium, przy pomocy zresztą wojsk rosyjskich. No i ci chłopi też nie chcą walczyć za ten system, który też nie jest nowoczesny zresztą. I wtedy król Rumunii zaczyna działać. On jedzie do swoich oficerów, mówi do oficerów, podoficerów i do prostych żołnierzy, że jak wygramy tę wojnę, dostaniecie ziemię. A Mikołaj II błądzi po Rosji. To prawda. Rzeczywiście ten 1905 rok wydaje się punktem zmiany politycznej. Jak pan profesor powiedział, rzeczywiście bardzo powierzchownej. Pojawia się Duma, której już druga kadencja jest oparta na zupełnie innej ordynacji wyborczej, zmniejszającej zakres partycypacji społecznej we władzy. Warto jednak pamiętać, że to właśnie po 1905 roku wzrasta zdecydowanie w Imperium Rosyjskim rozprzestrzenianie się idei monarchistycznych, także
czegoś, co byśmy dzisiaj nazwali prawicą. Te słynne czarne sotnie, a więc Sojusz Michała Archangiela i inne organizacje, które wspierają do upadłego reżim carski. Budują właściwie bazę społeczną. To nie są organizacje, które składają się z 10 osób. To jest kilkanaście tysięcy ludzi, którzy w różnych miastach zakładają kluby i wspierają jawnie, dając hasła często bardzo szowinistyczne, antysemickie i wspierające jednak władzę carską. Po drugiej stronie barykady otwiera się legalna opozycja. Szczególnie wyraziści działacze ze strony liberałów właśnie, kadeci, którzy działają w Dumie również, a dalej w podziemiu mamy cały szereg organizacji radykalnych, lewicowych, które nie wchodzą do Dumy, są tępione nadal. Scena polityczna w Rosji zaczyna wrzeć, bowiem w moim przekonaniu to jest druga odsłona tej genezy rewolucji, o których mówimy, mianowicie jedna część, o której wspominałem, to napięcia społeczne, a te po 905 roku przekładają się bardzo mocno, szczególnie po 905 roku, na działalność szeregu organizacji politycznych, bowiem tak jak kiedyś pan profesor powiedział przy okazji jednej z naszych rozmów o rewolucji, nie ma rewolucji mas czy elit. Dwa czynniki są potrzebne. W tym przypadku mamy społecznie zaktywizowane masy, politykę właściwie już masową, która po 905 roku się dzieje, jest ulica jako element polityki i rzecz jasna elity, które potem wchodzą do wszelkich gremiów zarządzających w czasie rewolucji. Dobrze, to mamy... Car w zasadzie abdykował i teraz co się dzieje między lutym, marcem, październikiem, listopadem? Jak dochodzi do tego, że bolszewicy przejmują władzę? Czy mają lepszy projekt, czy są tylko bardziej sprawnymi politykami? Znaczy, abdykacja cara nie powstrzymuje rozpadu państwa. No, Kierenski, który najpierw jest ministrem, potem jest tym premierem, no, popełnia prawdopodobnie dosyć zasadniczy błąd, a raczej dwa błędy. Po pierwsze, ponieważ Rosja jest uzależniona od Wielkiej Brytanii i Francji w sensie materialnym, no to kontynuuje wojnę. A to jest teraz po kwestii ziemi, to jest chyba drugie podstawowe hasło w Rosji, które mobilizuje przeciwko istniejącym warunkom, to jest pokój, tak, żeby ludzie przestali ginąć na froncie i przymierać głodem w dużych ośrodkach przemysłowych. A Kierenski uważa, że nie może sobie pozwolić na wyjście z koalicji, jeszcze zarządza taką ofensywę w czerwcu 1917 roku, gdzie Rosjanie chcą zdobyć Lwów, no i to się kończy kompletną, nawet nie masakrą, tak? Bo po prostu żołnierze nie chcą walczyć i to nie jest tak, że oni tam tracą gigantyczne liczby zabitych, tylko po prostu to wojsko mówi potem po paru dniach tej ofensywy, a my idziemy do domu. I to jest ten jeden błąd. No drugi, że kiedy przyjeżdża do Piotrogradu Lenin i ci jego towarzysze w tym zaplombowanym wagonie kolejowym, to próbują zrobić takie powstanie, mało znany epizod, chyba się zgodzimy, w lipcu 17 roku. Próbują obalić ten istniejący rząd liberałów. No i wtedy rzeczywiście ci się mobilizują, strzelają do tych rewoltujących mas. No ale co też nie poprawia im sytuacji. I mamy taki proces, że armia się w zasadzie już rozpadła. Władza, ta administracja cywilna, włącznie z policją na zapleczu, no też już tylko funkcjonuje zupełnie szczątkowo. Że te najlepsze regimenty, najlepsze pułki armii carskiej, to już w ogóle każdy idzie w swoim kierunku, tak? Jedni właśnie teraz trafią do radykalnej prawicy, inni się w ogóle rozpłyną gdzieś, jeszcze inni trafią do tych buntujących się, między innymi, znaczy tych, którzy się określają jako przedstawiciele partii robotniczych. No i ten rząd przejściowy, który istnieje między dwoma rewolucjami, nie panuje nad żadnym z tych procesów, co ja mu się zresztą nie dziwię, bo zapanowanie nad nimi, kiedy wracam do początku, kiedy mamy do czynienia z kontynentem, a nie z państwem, jest niesłychanie trudne. Zwłaszcza jeśli trzeba się posługiwać elementami systemu, który był dysfunkcjonalny jeszcze nim się kryzys zaczął. Ad vocem, jeśli chodzi o wypowiedź pana profesora, rzeczywiście mam wrażenie, że bolszewikom się udaje między innymi dlatego, że komunikacja w całym imperium jest na tyle słaba, że zanim te nitki rządu tymczasowego są w stanie, ci politycy są w stanie złapać, to dzieje się już to, co Lenin proponuje, a więc bezpośrednie działania, bezpośrednie zmiany. Mnie się wydaje, że między lutym a
październikiem, a właściwie między marcem a listopadem, używając kalendarza gregoriańskiego, dochodzi do wielkiego sporu między dwoma wizjami przyszłego państwa rosyjskiego. Po pierwsze, na razie wygrywa rewolucja, nazwijmy to burżuazyjna, tym leninowskim sloganem, to znaczy wygrywają rzeczywiście liberałowie związani z Dumą, ale oni są ciągle kontrolowani przez rady delegatów robotniczych i żołnierskich. Rady, które wygrywają w końcu, władze w tych radach wygrywają w końcu bolszewicy, bo na początku no, nie są czysto bolszewickie układy, prawda? Wygrywają bolszewicy, Trocki staje się z mięszewika bolszewikiem i wygrywa przewodnictwo w końcu Rady Piotrograckiej i rzecz się rozwija. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Wydaje mi się, że o ile rewolucja lutowa jest przeprowadzona no, zgodnie ze schematem trochę przypadkowym, ale też no, politycznych działań, o to trzeba obalić carat, trzeba zmienić system, o tyle rewolucja październikowa to projekt oparty na zasadach właściwie książkowych marksizmu. Lenin i tych 150, tam chyba 9 ludzi w dwóch zaplombowanych wagonach przywiezionych do Rosji i ci, którzy byli na miejscu w ukryciu, działają według schematu, który kiedyś ktoś zaprojektował i mają problem. Bo okazuje się, że Marks nie przewiduje rewolucji burżuazyjnej, tylko mówi o tym, że społeczeństwo dorośnie do momentu, kiedy dokona się rewolucja w duchu marksistowskim, prawda? Tymczasem Lenin musi to naprawić i musi poradzić sobie z sytuacją, więc on przyjeżdża i te jego tezy kwietniowe, kiedy wychodzi na dworcu strasznie podobno niezadowolony, jak mówią, burczący na tych wszystkich ludzi wokoło, którzy go witają bardzo serdecznie i za chwilę wygłasza jasne hasło. Rewolucja lutowa to w ogóle nie mamy o czym mówić, my musimy dokonać dzieła, to znaczy zaczęło się, a teraz musi być nasza kolej. Ale on wtedy jeszcze nie ma sił, on wtedy jeszcze nie ma wielkiego poparcia. Te miesiące, o których pani mówi, między lutym a październikiem, to niesamowita i w jakimś sensie zadziwiająca skuteczność w zdobywaniu sobie zwolenników wśród robotników. Gdy popatrzymy też na to, co pan profesor mówi, na rozpad struktur, na brak komunikacji, na problemy z aprowizacją, szczególnie Piotrograd jest tu ważny, to trochę nam to wyjaśnia. To znaczy ludzie, którzy nie mają co jeść i czują się niepewni, szukają tych, którzy im powiedzą, będzie dobrze, zrobimy to tak, tak i tak, a nie patrzą na rząd tymczasowy, który a to ma pucz Korniłowa, a to nie wie, co ze sprawą zrobić, prawda? I jest jakby bardzo takim wątłym narzędziem. Okazuje się, że gdzieś tam od lata, pewnie 1917 roku, chociaż mamy dwuwładzę de facto, znaczy de jure, natomiast de facto te rady, sowiety, jak będzie się potem to nazywało, przejmują kontrolę powoli, krok za krokiem nad centrami w państwie. I tu może warto dla tych, którzy nas oglądają, dodać, jak właśnie pan doktor wspominał o tym, jak Lenin przyjeżdża taki niezadowolony, że mi to zawsze przypominało taką scenę późniejszą kilkanaście miesięcy, jak Piłsudski przyjeżdża do Warszawy 10 listopada 18 roku, no i tam go witają ci jego najwięksi zwolennicy, a on do nich mówi, wam kury szczać prowadzić, a nie politykę robić. To tak mniej więcej dość jest podobne. A ten epizod właśnie z tak zwanym puczem Korniłowa też jest charakterystyczny, tak, że to rząd przejściowy mianuje go głównodowodzącym. 5 tygodni później ten generał chce przejąć całość władzy, tak? Że już jakby mamy tych zdeterminowanych bolszewików, którzy się stają wzorem jak radykalna mniejszość, która się kłóci między sobą. To nie jest przecież tak, że to się wszystko dzieje według jakiegoś masterplanu. To jest co chwila improwizowane. Ale zdeterminowana mniejszość no, jest w stanie rozstrzygnąć jakiś konflikt, co na początku nikt by nie sądził, że oni to wygrają na swoją korzyść, tak? I to w tym sensie się robi potem przykładem wielu innych rewolucji XX wieku, że wcale nie trzeba mieć większości, tylko trzeba być zdeterminowanym i trzeba być bezwzględnym. I mieć różne pomysły. Różne pomysły. One się zmieniały, jak pan profesor powiedział. No tak, ale zawsze był pomysł. Tak, no jakiś tam był. Zawsze był. Tak. Ja też jestem przekonany, że te konflikty, o których pan profesor mówił, między bolszewikami również, między świeżo upieczonym bolszewikiem Lwem Trockim, a Leninem chociażby, one są w okresie rewolucji trochę gaszone, bo ci ludzie wiedzą, o co walczą. To znaczy, jak przegrają wszystko, to będzie koniec, więc muszą zjednoczyć siły, ale one ze zdwojoną siłą uaktywniają się potem w okresie Związku Radzieckiego. To jest przecież początek, jeszcze nawet w okresie przedrewolucyjnym, początek sporów ideowych, które w tym łonie się pojawiają. No dobrze, a terror? Skoro no. Tak w jakimś sensie łatwo poszło, tak? Tak, tak. Tak można panów wypowiedzi
podsumować. Strasznie trudno. Było trudno. Ale jednak można sobie wyobrazić, że to mogło trwać dużo dłużej. No ale to, z czym przeciętnemu zjadaczowi chleba często kojarzy się rewolucja rosyjska, to terror, wielki terror, tak? Jak to się rozwija, jak się zaczyna, jak się rozwija, co się dzieje z tym? No, terror od początku towarzyszy rewolucji i kontrrewolucji, bo oczywiście mamy zarówno czerwony, jak i biały terror. Te liczby są trochę podobnie jak w wypadku strat rosyjskich na froncie na I wojnie światowej, są trochę trudne do policzenia, bo masa rzeczy gdzieś się tam gubi, tak? Nie zostawia śladów historii. Natomiast wiemy, że to jest terror po obu stronach bezwzględny, bezlitosny, nieodróżniający kombatantów od osób cywilnych. Że mamy do czynienia z takim zbiorowym okrucieństwem na wielką skalę. Ja tego nie jestem w stanie udowodnić, ale ja bym sądził, że rewolucja bolszewicka się tym różni od innych nieudanych rewolucji, tam węgierskiej, bawarskiej, chwilę później, że tam mamy taką prostą regułę, że terror białych jest, przynajmniej jeśli chodzi o liczbę, ale też pod względem okrucieństwa, dotyka znacznie większej liczby ofiar niż pierwotny terror czerwonych. Natomiast tutaj, jak nie wiem, oglądamy to, co wiemy, nie wiem, o Tambowszczynie, gdzie przeciwko zbuntowanym chłopom z guberni jest używany masowo gaz bojowy, tak, gdzie egzekucje jeńców i właśnie osób podejrzanych o sprzyjanie przeciwnikowi są absolutnie na początku dziennym i to przez całe lata, tak? No to jest jakieś pandemonium, które, ja muszę powiedzieć, że moją wyobraźnię to przerasta. To prawda, rzeczywiście jestem przekonany co do tego, że pierwsza faza walki o władzę ze strony bolszewików, a więc pierwsze dni, tygodnie rewolucji październikowej, tak to określmy, to rzeczywiście nic w porównaniu z tym, co działo się potem, w momencie, kiedy ci bolszewicy umacniali swoją władzę, wyrąbywali ją właściwie, bo tych zwolenników, z nimi to było trochę tak, może jeszcze warto dodać, że był taki moment, kiedy tuż przed rewolucją mieli wysokie słupki. Rewolucja doprowadziła do jeszcze większego rozpadu struktur, problemów z aprowizacją, bezpieczeństwem, prawda? No trochę im podskoczyły, jak wojnę zamknęli. To zdecydowanie to ten główny postulat, o którym pan profesor mówił, ale zaraz jak ludzie zaczęli żyć w sytuacji bardzo trudnej, to te słupki im spadały, więc musieli, szczególnie na prowincji, wyrąbać sobie, mówiąc krótko, tą przestrzeń władzy. Jak Trocki tworzy Armię Czerwoną, zabezpiecza koleje, no to się zaczynają ekspedycje przyłączania jakby takiej wewnętrznej bolszewickiej kolonizacji, tak bym to trochę określił. Natomiast problem jest oczywiście z armią białych, czy z armiami białych, bo tych armii jest kilka. To znaczy, oni są ciągle kojarzeni z Taratem, są bezwzględni, bo właściwie, no nie chcę powiedzieć, nie mają wyjścia, bo wyjście jest zawsze, ale to jest najprostsze rozwiązanie, znaczy każdy jest wrogiem. Są na straconych pozycjach od pewnego momentu i do 1924 roku właściwie, kiedy gdzieś tam na Czukotce kończy się ostatni opór białych, mamy do czynienia z permanentnym zalewaniem krwią, szczególnie terenów wiejskich. No, armię muszą coś jeść, żołnierz w czasie wojny domowej właściwie strzela do wszystkich poza ludźmi umundurowanymi tak jak on. Wyobrażam sobie, jest to potworna jatka. Natomiast dodam jeszcze jedną rzecz. Przecież bolszewicy tworzą właściwie od nowa struktury państwa. To państwo ma być inne, trochę przejmują, trochę agentów ochrony przejmują i tak dalej, ale generalnie tworzą nowe instytucje. Tworzą CK jako komisję do walki z tym, co się dzieje w czasie komunizmu wojennego, a więc z problemem sabotażu, ukrywania zboża i tak dalej. Ona się szybko przeistacza w policję polityczną, która jest znana, krwawa, i Felix Edmundowicz Dzierżyński, to ten niechlubny, prawda, szef całej służby. Natomiast to trochę trwa. To znaczy, jestem przekonany, że to, co rozumiem pod hasłem terroru bolszewików, właściwie jest budowane na tym, co się działo w okresie międzywojennym, w sensie w dobie poleninowskiej, w czasach stalinizmu bardziej nawet, niż w okresie rewolucji. Co nie znaczy, że bolszewicy byli mi niesympatyczni. Jedna i druga strona, jeśli mówić tylko o dwóch, zalały krwią byłe Imperium Rosyjskie. To teraz zróbmy takie cięcie, bo wszędzie musi być sprawa polska. Czym była sprawa polska, myślenie o Polsce, czy w ogóle było u tych kolejnych władz rewolucyjnych? Jakim Polska była jakimś jednym z problemów, tak? Jak to wyglądało?
Ja bym powiedział, że sprawa tych narodów na obrzeżach imperium, o których wspominał pan doktor kilkanaście minut temu, to ma wiele aspektów. No, dla nas najbardziej oczywisty jest ten, że droga do rewolucji bolszewickiej w Europie prowadziła, jak wiemy, po trupie Polski, także ta próba spełzła na niczym na tym 20 roku. Ale to jest tylko jedno. Mamy także wśród tych narodów na obrzeżach imperium, mamy miejscowych bolszewików. Również w wypadku polskim, no właśnie wspomnianym tej Dzierżyńskim, przecież jest tylko jednym z wielu. Mamy ich w Finlandii, Estonii, Łotwie, wszędzie, na Ukrainie. Ja mam takie wrażenie, to jakby wielokrotnie taką tezę wysuwano, nikt jej nie jest w stanie do końca udowodnić, że to było tak, że chyba bolszewicy w dużej mierze liczyli na to, że ci lokalni bolszewicy zwyciężą, tak jak oni wygrali właśnie z Saratem i z liberałami. I że to potem będzie coś takiego, że ta ludność tych krajów na obrzeżach imperium to będzie przyjmowała bolszewików jako wyzwolicieli. Jest taki cudowny dialog między, raczej monolog Lenina, który rozmawia z jedną z najważniejszych niemieckich komunistek już po 20 roku i mówi tak. Karol Radek, czyli kolejny polsko-żydowski wkład w rewolucję bolszewicką, Karol Radek to nas ostrzegał, że jak my tam pójdziemy, to nie będą nas przyjmowali jako wyzwolicieli i nawet robotnicy rolni byli przeciwko nam. I to jest jeden, znaczy kolejny aspekt tego zagadnienia. I inny, który się ściśle chyba wiązał z tą wiarą, że Lenin nic nie miał przeciwko niepodległości Finlandii czy Estonii. Bo on był przekonany, że jak powstanie ta właśnie nowa, zupełnie nowa Rosja socjalistyczna, to ci Estończycy czy Finowie, to oni sami dojrzeją do tego, żeby wrócić do Rosji. Żeby się przyłączyć. Tak. Ja myślę, że to też wynika z, no nie chcę powiedzieć z naiwności, bo co by o tym nie mówić, to trudno odmawiać Leninowi wielkiego umysłu jednak w sensie koncepcyjnym. Natomiast sądzę, że tkwił on w takiej udzie wiary w schemat, pewną teorię, która musi się sprawdzić. A dobrze wiemy jako historycy, że te teorie bardzo często się przecież w praktyce historycznej nie sprawdzają. Natomiast warto pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. To znaczy, na przełomie XIX i XX wieku chronologicznie, kiedy Królestwo Polskie było częścią Wielkiego Imperium Rosyjskiego, radykalna lewica i uczestnictwo w niej również Polaków, Żydów mieszkających w Polsce, identyfikujących się jakoś tam powiedzmy z polską kulturą, różnych zresztą osób, którzy o polskości jakoś tam myśleli, identyfikowanie się z lewicą radykalną wcale nie było takie bardzo niewielkie. Warto zwrócić uwagę, że po zawierusze rewolucyjne w 1917 roku powstają w Rosji polskie oddziały oddane ideom bolszewickim. No jak warto... Czerwoni Strzelcy Łotewscy, prawda? Na przykład. Są podporą rewolucji. Oczywiście. Warto pamiętać, że są tam działacze, którzy no, w 20 roku przyjeżdżają tak, razem z armią, z bagnetami Armii Czerwonej i Marchlewski w Białymstoku z Pałacu Branickich, prawda, proklamuje Republikę Rad. Prawda? No, skądś to się bierze? To znaczy bierze się stąd, że sprawa nie jest jednoznaczna. Warto pamiętać, że to nie jest tak, że wszyscy Polacy koniecznie ten 18 rok hołubili. I to było tak, że ci ludzie no, pamiętali o swoich polskich korzeniach. Oni jako internacjonaliści oczywiście odsuwali ten problem gdzieś na bok, ale ich marzeniem było zupełnie inne uformowanie tej części świata. Historia potoczyła się tak, że w 1918 roku odzyskuje Polska niepodległość. Ona jest na chwilę narażona na utratę suwerenności ze względu na Marchlewskiego i spółkę, i Trockiego i innych, którzy chcą tą rewolucję nieść na bagnetach. I w szeregach Armii Czerwonej również mamy siłą, czy dobrowolnie, czy nieświadomie może tak, zmobilizowanych chłopów i ludzi, którzy gdzieś tam, no nie wiem, nie wiem, że mają świadomość polską, ale gdzieś się ogniskują w kontekstach geograficznie potem bliskich Polsce. Sytuacja jest strasznie skomplikowana. Wygrywa opcja Piłsudskiego i 18 rok. I tu może też warto dodać, tak, że to Polska jest, można powiedzieć, w skali regionu jest dosyć nietypowa. To znaczy, mimo tego, że właśnie polskich bolszewików było całkiem sporo,
no to nie mamy tutaj wojny domowej jak w Finlandii, tak, która była okropna, okrutna i w ogóle nie do pojęcia dzisiaj, co tam się działo. W tej spokojnej Finlandii, która de facto w ogóle nie ponosiła kosztów wielkiej wojny. Natomiast tu mamy tę sytuację właśnie tego rządu lubelskiego, który powstał, jak Piłsudski jeszcze był w drodze z Magdeburga, i to są właśnie ci ludzie, którym on mówi, że kurwa już czać prowadzić, a nie politykę robić, która jest rewolucją, która uosabia ten rząd lubelski, który istnieje przecież bardzo krótko, ale on uosabia rewolucję narodową i socjalistyczną jednocześnie. I jest jednocześnie, i z jeszcze innej strony jest programowo antybolszewicki. I to jest taki aspekt szczególny sytuacji polskiej, które w innych krajach się niekoniecznie powtarza. Tak? I być może właśnie fakt, że rewolucja narodowa w Polsce, czyli odtworzenie niepodległości państwa, na początku ma tak silne aspekty, konotacje lewicowo-socjalistyczne, bo to już do chłopów to już się niekoniecznie to wszystko odnosi. No może to jest ten czynnik, który właśnie ratuje Polskę przed wojną domową później. Rzeczywiście ten lęk, pisał o tym też Marcin Zaręba w swojej książce, ten lęk, właściwie jeden z największych lęków społecznych, tak bym to określił, właściwie strachu, bo strach to chyba ta emocja, o której trzeba mówić, lęk jest terminem medycznym, to kwestia bolszewików wschodu, tego czerwonego diabła, prawda, który się rysuje z twarzą Trockiego często, który tam, prawda, za chwilę zniweczy wielkie marzenia o niepodległej. I coś w tym jest, ja mam wrażenie, że przez cały okres międzywojenny ten lęk jest bardzo widoczny, to nawet nie tylko okres wojny polsko-bolszewickiej, ale też całe międzywojnie lęk przed Związkiem Radzieckim bardzo, bardzo motywował pewne działania. No tak wisiał tutaj. No wisi cały czas to zagrożenie. Myśmy dzisiaj byli na takiej fantastycznej wystawie ze studentami, które się jest na krakowskim przedmieściu między Uniwersytetem a Bristolem. Taka wystawa wielkoplanszowa. Plenerowa. I tam są zdjęcia takiego niemieckiego, zachodnio-niemieckiego fotografa, który przyjeżdżał do Polski w drugiej połowie lat 50. i latach 60. I robił bardzo ciekawe zdjęcia, gdzie pokazuje tę Warszawę jako takie optymistyczne miasto, prawie że zachodnie. No i jedno z nich jest absolutnie genialne. Mianowicie jest jego fotografia centrum Warszawy i cień, który rzuca Pałac Kultury. Tak? No to jest dokładnie Związek Radziecki w okresie międzywojennym. No właśnie, to już trochę powiedzieliśmy o wpływie, znaczeniu, tak, dla Polski, no ale przecież te rewolucje rosyjskie odcisnęły w zasadzie piętno, no co najmniej na całej Europie, jak nie na całym, na dużej części świata, no przez cały XX wiek. Tak? Co tak możemy z tego wybrać jako najbardziej ważne dla nas do dzisiaj punkty? Ja bym powiedział, że tu znowu Polska przestaje być specyficzna, że to jest ten ogólnoeuropejska trauma, tak? Że na wschodzie powstał jakiś ustrój, który jest, potem się okazuje w latach 30., że on w czasie pokoju potrafi być niewiarygodnie okrutny i morduje swoich największych zwolenników, co już w ogóle do dzisiaj nikomu się przy nim mieści w głowie. Że tutaj powstało coś, co jest niezrozumiałe, co jest nieracjonalne, tylko po części obliczalne i co jednocześnie tworzy alternatywę do wszelkich innych ustrojów, jakie istnieją w Europie. Od demokracji parlamentarnej przez monarchię konstytucyjną po reżimy autorytarne. No i w tym sensie ten Związek Radziecki piętnuje całą historię od 17 roku do końca swojej egzystencji. No i oczywiście ma ten wpływ bezpośredni na Polskę i ładnych kilka innych krajów europejskich, że w 1945 roku je zagarnia i tutaj właśnie ten swój ustrój z wiadomym skutkiem wprowadza. Także bym powiedział, że z jednej strony strach, z jeszcze innej strony alternatywa, no a trzeci, ten w naszym pokoleniu może najbardziej zapamiętany z oczywistych względów, no to, żeśmy się potem w takim ustroju wychowywali. No. A strach pozostał. Jakoś. Czy ten strach
obecnie, no, który na przykład istnieje w Polsce, u jednych szczery, u innych podsycany, tak, ale przed jakimś rodzajem wzmocnienia tak, i odrodzenia się tej siły rosyjskiej. Czy to jest prosta kontynuacja, czy to jest coś zupełnie nowego? Nie, ani ja bym powiedział, że ani prosta kontynuacja, ani zupełnie coś nowego. Tylko, że to już nie jest Rosja bolszewicka. Tak? Że my się w tej chwili, jeśli się Rosji w Polsce boimy, to dlatego, że ona jest nieobliczalna, ma ustrój trudny do zdefiniowania. No, ale... to jest dokładnie to, co pan profesor powiedział, charakteryzując ustrój bolszewicki, że nieobliczalna była. Tak? No zgoda. Trudna do zrozumienia. Tak? Zgoda, tylko się opierała o inne zasady ustrojowe, tak? Że cokolwiek byśmy powiedzieli o reżimie Putina, no ale no, to nie jest tak, że tam się nacjonalizuje banki, prawda? Że, no nie wiem, jak to będzie z chłopami i z ziemią, to ja nie jestem do końca przekonany, ale to niewątpliwie to nie jest kontynuacja stalinizmu, tak? To jest jeszcze coś innego. Ja myślę, że trzeba też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Oto po 1917 roku urzeczywistnić się próbuje to, co do tej pory zapisywane było w książkach, mówiąc krótko, więc cała teoria marksistowska ma nabrać barw bardzo realnych i bolszewicy bardzo z tym walczą, bo im się nie udaje, bo to nie jest tak książkowo, ale próbują wprowadzić w czyn jednak coś, co gdzieś tam ktoś zakładał, że tak i będzie, tak będzie postępował rozwój społeczny. Oni trochę wymuszają realizację teorii, która, no wiemy z różnych względów, pamiętam wykład profesora Kopczyńskiego, dlaczego ten marksizm gospodarczy się nie sprawdzał. No, to wiemy, że się nie sprawdzał. Teraz w 17 roku próbuje się jednak wprowadzić w czyn coś, co było teorią. Da? To jest pierwszy taki silny moment i to się udaje w tym sensie, że powstaje państwo o osnowie właśnie takiej. To jest jedna rzecz. Druga kwestia, która mnie nurtuje, to taka, że Związek Radziecki, jego przywódcy, terror, który jest tam wszechobecny, gułag i cała rzecz, która rzeczywiście, wszystkie okropieństwa, które rzeczywiście tam się dzieją, wzbudzają czy pobudzają ciągle społeczną wyobraźnię. I ja nie wiem, czy obserwując jednak dzisiejszą Rosję, nie sięgamy gdzieś do głębokich pokładów tego strachu, że coś kiedyś tam się działo. Ja rozumiem, że nie jest to bezpośrednia kontynuacja systemu bolszewickiego, stalinizmu, prawda? Niemniej jednak lęk przed państwem na wschodzie, które jest autorytarne, reżimem z jednym człowiekiem w centrum, teraz też tak jest, no nie ma terroru, nie jest to tak, jak było przed II wojną światową, no niemniej jednak myślę, że pewne głębokie asocjacje tego lęku są wspólne i stamtąd się biorą. Ja się w pełni z tym zgadzam, że jakakolwiek postawa psychiczna, jakiekolwiek emocje zawsze się odwołują do jakichś znanych kalek, tak? No w wypadku mojego pokolenia i starszego, a pewnie też i młodszych, no to jest właśnie kalka pamięci o tak zwanym realnie istniejącym socjalizmie. No i niezależnie od tego, na ile ona się przydaje jako taki instrument do tłumaczenia putinizmu, no to ona jest w naszych głowach obecna i tyle. A jak panowie myślą, no bo to u nas tutaj, my blisko, a w Europie Zachodniej, w Stanach jeszcze jakby jest ten cień tego Pałacu Kultury? Ja myślę, że to strasznie różnie, że to nawet nie zależy od tego, o jakim kraju mówimy, tylko o jakim środowisku polityczno-ideologiczno-kulturowym. No, że z jednej strony mamy na tak zwanym Zachodzie ciągłość takiego twardego, powiedziałbym, nurtu antykomunistycznego, który może być antyrosyjski, ale nie musi być. No i z drugiej strony mamy równie silną ciągłość sympatii prorosyjskich, które są znacznie starsze przecież od bolszewizmu. I że to zawsze tak jest, że w społeczeństwie, w którym obowiązuje, można powiedzieć, permanentna giełda idei. To są takie rzeczy, które ze sobą współżyją, konkurują i trudno tutaj powiedzieć, że kraj X ma takie nastawienie do Rosji, a kraj Y ma inne. Ja bym zwrócił raczej uwagę na coś innego, że Stany Zjednoczone tu są wyjątkiem, bo są mocarstwem światowym, ale że ważniejsza jest inna różnica, że dla Niemców Związek Radziecki łamany przez Rosję to jest zawsze punkt odniesienia. Dla Hiszpanów czy dla Włochów to już niekoniecznie, a dla Bułgarów czy Greków z zupełnie innych względów, o których nie rozmawialiśmy tutaj, to jest punkt odniesienia, ale znowu zupełnie inny niż dla Niemców. Tak? Czy tej geografia też bardzo dużo definiuje.
Ja bym wrócił do tego wyjątku, o którym pan profesor powiedział, czyli do Stanów Zjednoczonych. To rzeczywiście ciekawy przykład. Warto pamiętać, że Stany Zjednoczone, mimo tej słynnej Alaski, sprzedaży, wcale nie mają jakichś ścisłych relacji dyplomatycznych z Rosją carską. Jeszcze właściwie do 1905 roku, kiedy tam się zmienia Departament Stanu, jest reforma w Stanach, a w związku z tym też inaczej zaczynają funkcjonować relacje dyplomatyczne z Rosją. Po rewolucji 1917 roku, bo też warto powiedzieć jeszcze, że to jest tak, jak jest duma w Rosji, jak się pojawia duma, to Amerykanie, którzy uważają tą Rosję za strasznie dramatyczne państwo, z którym nie trzeba mieć nic wspólnego, mówią, ale fajnie, zaczyna się demokracja. No ta wielka amerykańska misja demokratyzacji, prawda? Robimy to również w Rosji, bardzo fajnie, nareszcie coś się dzieje. I potem jak widzą, co się dzieje, mają wielkie nadzieje ciągle do rewolucji. Jak pada reżim carski, to Amerykanom schodzi no trochę czasu, do 1933 roku, zanim przyznają się do tego, że wiedzą, że istnieje Związek Radziecki, chcą z nim mieć jakiekolwiek oficjalne stosunki dyplomatyczne, więc uznają oficjalnie to państwo. Natomiast nie wiem, to myślę, że pan profesor to zdementuje w razie czego. Mam trochę takie przeświadczenie, że jeśli chodzi o stosunek czy wizerunek Rosji w Stanach Zjednoczonych i tu ogólnie już nie wchodząc w grupy, to istotą jest chyba raczej okres zimnowojenny, a nie międzywojnie, bo tam chyba te interakcje były na tyle odległe, że raczej nie ma tych kalek, o których rozmawialiśmy tu przed chwilą dla Europy, istniejących dla Europy. I jeszcze warto dodać coś innego, taki czynnik, o którym nie było mowy, a który też jest bardzo ważny, że to nie jest tylko kwestia pewnych tradycji myślenia o czymś tam, ale to jest również kwestia tego, że ludzie z wiekiem się zmieniają. Również bardzo wpływowi ludzie. No i moim takim ulubionym przykładem, jak rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, jest George Kennan, który miał pewne, nazwijmy to, rodzinne związki z Rosją, wszystko jedno, nie liczy się w tej historii. Rosyjskiej kultury się uczył od rosyjskich emigrantów w Berlinie i w Paryżu. Potem był w poselstwie amerykańskim w Rydze, w czasach, kiedy Stany Zjednoczone nie utrzymywały stosunków ze Związkiem Radzieckim, to była najważniejsza placówka taka sowietologiczna i tam się kształcili ci później najlepsi dyplomaci amerykańscy. Potem w czasie wojny był między innymi w Rosji i napisał taki fundamentalny dokument zimnej wojny. To znaczy, że tu powstaje taki właśnie cień Pałacu Kultury, który będzie sięgał po Amerykę i że temu się trzeba przeciwstawiać i dokładnie opisuje w tak zwanym długim telegramie, jak to trzeba będzie robić. Uchodzi za jednego z architektów właśnie zimnej wojny po stronie amerykańskiej. I potem z biegiem lat, on dożył bardzo sędziwego wieku, te jego poglądy zaczynają ogromnie łagodnieć. W momencie wstępowania Polski do NATO popełnia taki tekst i to też mówi w wywiadach, już jak mówię, jako bardzo sędziwy człowiek, ale nie dement, że tego nie należy robić, bo Rosjanie to zapamiętają i to się kiedyś zemści. Tak? Człowiek, który no właśnie na przestrzeni kilkudziesięciu lat był jakimś bardzo ważnym punktem odniesienia całej amerykańskiej polityki wobec Związku Radzieckiego i który na początku tej kariery zajmuje zupełnie inne stanowisko niż jako emeryt polityczny. To jedno pytanie może lżejsze na koniec o te obchody, bo ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, myślę, że pan profesor też z dzieciństwa i młodości, w szkole i nie tylko. Rozmawiamy o obchodach w PRL-u. W PRL-u, tak. No to jest długa historia i to wszystkim polecam lekturę gazet z listopada, z kolejnych listopadów. No różne rzeczy tam mamy. No mamy miesiąc kina radzieckiego, czy filmu radzieckiego, no, który jest absolutną katastrofą dla kinematografii, no bo wtedy są pokazywane nie tylko, ale w znacznie większym stopniu niż normalnie filmy radzieckie, no na które, jeśli to nie będzie obowiązkowa wycieczka szkolna, a w latach 70. moim zdaniem, czy 80. już na pewno nie, to ten model nie funkcjonuje. W 70. jeszcze były? Ja nie pamiętam, okej. Okay. No przez jakiś czas funkcjonowało i dzięki temu ta kinematografia coś tam zarabiała na tym filmie radzieckim. No ale no, problem był trudny. Mamy cały rytuał, tak, że każdy pierwszy sekretarz wojewódzki musi zrobić u siebie akademię. Przez całe dziesięciolecie jeszcze się wtedy będzie właśnie honorowało polskich weteranów rewolucji październikowej na takich akademiach. Będą promowane jakieś książki na ten temat, które to zakłamują w sposób dla nas dzisiaj zupełnie niewyobrażalny, co się stało w 17 roku. Musi pierwszy sekretarz pojechać do Moskwy i tam uczestniczy
w centralnych obchodach w kremlowskim pałacu zjazdów. I to też jest ciekawe, że ci pierwsi sekretarze PZPR mówią zupełnie różne rzeczy w 57 czy w 77 roku. Innymi słowy, jest to rocznica, która ma być obecna i się w ogóle nie przyjmuje, bo przegrywa z konkurencją 11 listopada, bardzo wyraźnie pod koniec PRL-u. No ale jeżeli już mówimy o tradycjach, a zaczęliśmy od rewolucji 905 roku, to przypomnę taki tekst naszego starszego kolegi, profesora Jerzego Borejszy, który napisał w 2005 roku taki tekst, że jedyne, co łączy Polaków i Rosjan, a to był akurat okres kryzysu między Rzeczpospolitą a Federacją Rosyjską, jedyne, co łączy Polaków i Rosjan w tym roku, jest kompletne zignorowanie setnej rocznicy 1905 roku, która dla obu krajów była bardzo ważna. To prawda. Ja nie mogę się pochwalić wspomnieniami, ale może to świadczy właśnie o tym, że nie byłem zmuszony do uczestnictwa w takich obchodach jubileuszowych. A co ciekawe, pierwszą taką stopklatką przedszkolną, którą pamiętam, jest przymusowe oglądanie w telewizji pogrzebu Czernienki. Dokładnie pamiętam te przemieszczające się tłumy na czarno-białym ekranie, a kompletnie nie zarejestrowałem rocznic rewolucji. Ja myślę, że to, co zapamiętałem, to jest układ opowieści historycznej, w której rzeczywiście na pierwszym miejscu jest rewolucja październikowa, jeśli się mówi o rewolucji. I ja bardzo późno, jak pamiętam, gdzieś w szkole podstawowej dowiedziałem się, że w ogóle była jakaś lutowa. W związku z tym mam do czynienia, czy mam takie wrażenie, że w pokoleniu, w którym ja dorastałem, działało to trochę tak, jako zawłaszczanie pewnego systemu zdarzeń i ściąganie to do pamięci o jednym, tylko o rewolucji październikowej, która siłą rzeczy wydawała się istotniejsza. Ale jeszcze raz powtarzam, bo tego zacząłem wypowiedź tutaj na początku, że bez tej lutowej październik by nie wyglądał w ten sposób, być może w ogóle by go nie było. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo.